nominowanych Ila Rata w kategorii reportaż telewizyjny. W kategorii reportaż telewizyjny w finale ocenialiśmy 7 materiałów. Pierwszy. Ksiądz Mariusz Ojciec. Reportaż Iwony Porety-Łakomskiej wyemitowany w programie Tomasza Sekielskiego Po prostu w TVP1. Drugi. Prawo do miłości. Reportaż Małgorzaty Frydrych z interwencji Polsatu. Trzeci. Cena marzeń Syryjczyków. Reportaż Wojciecha Szumowskiego i Michała Przednackiego wyemitowany w superwizji RZT-Panelu. Czwarty. Mój mały bohater. Reportaż Faustyny Szebesty-Kowalskiej z magazynu Ekspresu Reporterów TVP2. Piąty. Miłosierdzie gminy. Reportaż Moniki Góralewskiej z superwizjera TVN-u. Szósty. Uzbrojeni ochroniarze i miliony. Wojna stacją. Reportaż Rafała Zalewskiego z interwencji Polsatu. I siódmy. Stoi czy płynie. Reportaż Aliny Suworow z magazynu Ekspresu Reporterów TVP2. I to jest taki moment, kiedy jury ma rozdarte serce, ponieważ jak Państwo widzą, reportaże są ze wszystkich stacji. Wszystkie są naprawdę świetne. Polecam, będziemy je wydawać na płycie, którą zawsze dołączamy do książki z najlepszymi materiałami. Polecam ich obejrzenie. Każdy jest inny, każdy jest świetny, każdy dotyczy ważnej sprawy, nawet jeżeli jest błaha. I wybór był bardzo trudny, więc ja bardzo gratuluję wszystkim, którzy znaleźli się w finale. Ale nagrodę otrzyma jeden reportaż, który powstał w głowach dziennikarzy. Dziennikarze wymyślili, zaryzykowali, pojechali, spędzili w Syrii prawie rok i powstał fantastyczny materiał. To jest cena marzeń Syryjczyków. Reportaż Wojciecha Szumowskiego i Michała Przednackiego. Syria zasługuje na wolność i choć bardzo bliski przyjaciel proponował mi, prosił mnie, żebym się nie angażował emocjonalnie w sytuację syryjską, pomyślałem sobie, powiedziałem mu zresztą, że zaangażowanie dziennikarza, zaangażowanie filmowca to jest zaangażowanie takiej małej cząstki, która jest we mnie, cząstki człowieka. Dzisiaj w Aleppo jest minus 5 stopni, jest sroga zima, 1/4, nie wiem, 40% społeczeństwa syryjskiego w tej chwili nie ma jedzenia. Więc myślę, że ta nagroda, mam nadzieję, że ta nagroda, którą dzisiaj otrzymaliśmy, pomoże nam dalej opowiadać o Syrii. Strasznie bardzo Państwu dziękuję. Jestem potwornie zaskoczony, w związku z czym będę chował dłonie, żeby mi nie drżały. Niedawno w Polsce był jeden z bohaterów naszego reportażu, dr Amar Zakaria,
z jednego ze szpitali polowych w Aleppo. Byliśmy razem w Muzeum Powstania Warszawskiego. I on, przyglądając się historii powstania, tak bardzo bliskiej historii w zasadzie teraźniejszości Aleppo, kiedy dowiedział się, że armia radziecka stała po tej stronie Wisły na Pradze, patrząc jak płonie Warszawa, powiedział coś, co chciałbym Państwu zacytować. Powiedział, że tak jak wtedy stała armia radziecka, patrząc na płonącą Warszawę, teraz świat stoi, patrząc na płonącą Syrię. Mamy nadzieję z Wojtkiem, dziękując za nagrodę, że sytuacja w Syrii się unormuje, polepszy i jej historia będzie lepsza niż historia tego zniszczonego miasta i że Aleppo nie stanie się drugą Warszawą czasu powstania. Dziękuję bardzo.